Cześć. Zdarzają się mi ciągle pytania, jak w ogóle zabrać się do ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego z elektrolitem płynnym. I chciałbym Wam dzisiaj pokrótce to wytłumaczyć. Trzeba byłoby się zastanowić, po co tak naprawdę ładować ten akumulator i co chcemy uzyskać. No oczywiście, jeżeli akumulator nie chce nam odpalić samochodu, no to sprawa jest oczywista. No, trzeba by go było naładować, żeby dało się w ogóle jechać. Ale dość dużo ostatnio mówi się w internecie o tym, żeby dbać o akumulatory, żeby je ładować do poprawnej gęstości elektrolitu. I co to jest ta poprawna gęstość elektrolitu i dlaczego ona jest taka ważna? Ano jest ważna z tej prostej przyczyny, że pozwala na akumulatorowi przetrwać w jak najmniej niekorzystnych warunkach. Po prostu ta gęstość zapewnia nam, że procesy niszczenia płyt, zasiarczenia się tych płyt w akumulatorze postępuje najwolniej. I drugą rzeczą jest to, że w karcie gwarancyjnej wielu z producentów jest zawarty taki punkt o tym, aby utrzymywać tą gęstość elektrolitu na poziomie 1,28. I żeby to zrobić, trzeba akumulator naładować w odpowiedni sposób. I teraz, jak się do tego w ogóle zabrać, jak to sprawdzić, czy akumulator wymaga ładowania, czy trzeba go w ogóle ładować. Ten akumulator, który tu widzicie, to jest świeży akumulator, miesiąc temu wzięty ze sklepu. Był już doładowywany. I sprawdzimy sobie go, jak to z tą gęstością jest w tym akumulatorze. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Dlatego, że w tej chwili występują akumulatory z dostępem do elektrolitu i bez tego dostępu do elektrolitu. Tą tabelkę już na moim kanale może widzieliście. Możemy sobie zdiagnozować akumulator, jeżeli nie chcemy go odkręcać, nie mamy aerometru. Możemy go po prostu sprawdzić, badając mu napięcie na klemach. Ta tabelka nam odwzorowuje gęstość elektrolitu i napięcie, jakie mu odpowiada. I do tego przydałby się już w miarę dokładny miernik. Ja często zwracam uwagę na to, że zbyt dokładne mierniki podczas ładowania akumulatorów no nie są nam potrzebne tak naprawdę, bo to nie jest apteka i za chwilę wytłumaczę, dlaczego tak sądzę. Ale jeśli chodzi o tą diagnozę co do gęstości elektrolitu, no to niestety muszę przyznać, że ten miernik, gdy go kupiłem, jego odczyt w stosunku do tego unita różnił się o 0,3 V. Można sobie go oczywiście podregulować. W środku otwieramy go, jest potencjometr, możemy sobie go wyskalować z jakimś dokładniejszym miernikiem. No ale jeżeli on nam pokaże wartość o 0,3 V inną niż jest w rzeczywistości, no to jak się tutaj przekonacie na tej tabelce, no gęstość będzie dość bardzo różna, prawda? Bo 0,3 V no jest to już bardzo dużo, 12,3 a 12,6 no to już mamy dwie różne gęstości i to mocno się różniące, bo to jest już bardzo duża różnica w pojemności ładunku, który się znajduje w akumulatorze. No więc w tym momencie warto byłoby zwrócić uwagę jednak na to, co nam ten miernik pokazuje. Ale żeby nie przedłużać, zobaczmy sobie. Taki akumulator dobrze jest, gdy jest odstany przynajmniej te 8 godzin. Więc jeżeli robimy to w samochodzie, to dobrze jest to robić po prostu najlepiej rano, gdy auto nie było jeszcze odpalane. I po kilkuminutowym odczekaniu najlepiej, gdy napięcie zdąży nam wrócić po otwarciu samochodu, użyciu kluczyka. I zobaczmy sobie, jest tutaj jakieś 12,76 V. I teraz jest na to prosty wzór. Jeżeli nie zależy nam bardzo na dokładności, to wystarczy sobie podzielić tę wartość przez 10 i też tam wychodzi mniej więcej wartość odpowiadająca gęstości. No jeżeli chcemy być precyzyjni, to mamy tutaj bardziej dokładny wzór na gęstość.
czyli dzielimy sobie to napięcie 12 przez 6 i odejmujemy od tego 0,84. No i powinna nam wyjść gęstość elektrolitu w akumulatorze. No i zweryfikujemy sobie to w tej chwili na podstawie pomiaru, myślę, dokładnym aerometrem profesjonalnym. Zobaczmy, co on nam pokaże. Musimy go troszkę ostukać, bo tutaj klei się powietrze. No i pokazuje nam tu mniej więcej 1,26,5, 1,27. No i warto jest sprawdzić gęstość elektrolitu w każdej z komór akumulatora, w każdej z cel, dlatego że ona może się niestety różnić. Bo akumulator czasami niestety zużywa się nierówno. Często skrajne cele mają niższe gęstości od tych środkowych. Tu jak widać też jest 1,27. No tutaj też coś koło tego. No dobrze, myślę, że w pozostałych celach będzie podobnie, czyli w granicach tych 1,27, 1,27,5. I teraz, w jaki sposób ładować ten akumulator? No, występują na rynku różne ładowarki elektroniczne, które ładują nam akumulator tylko do niskiego napięcia, bo z zakresu mniej więcej zwykle to się odbywa 14,1. Maksymalnie do 14,7 V, co niestety nie jest wartością wystarczającą do tego, żeby udało nam się uzyskać pełną gęstość elektrolitu i trudno będzie w ten sposób uzyskać tą pełną gęstość 1,28. Dlatego musimy podnieść troszkę napięcie. I teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę i dalej mówię do osób naprawdę zupełnie początkujących, którzy jeszcze nie mają o tym pojęcia, nie wiedzą, jak się zabrać w ogóle do ładowania tych akumulatorów. Dla zupełnego takiego uproszczenia i proszę mnie teraz nie łapać za słówka, bo tutaj co do szczegółów, to myślę, że można to rozwijać jeszcze bardzo szeroko i przez kilka godzin, ale w tej chwili chciałbym to w maksymalnym stopniu uprościć, żeby łatwo było po prostu zapamiętać. Gdy akumulator ładujemy do tego napięcia maksymalnie 14,7-15 V, ja już przyjąłem 15 V, bo chodzi tak naprawdę o próg gazowania. Wtedy, kiedy zaczyna się to bąbelkowanie, które tu narysowałem, tu jak widać ładowanie do napięcia 15 V odbywa się prądem 10%. Tak jak pewnie już słyszeliście, ustawiasz sobie 10% na prostowniku i ładujesz akumulator. Tylko w momencie, gdy przekraczamy ten próg gazowania, on jest pomiędzy 14 i 15 V, w zależności od temperatury 14,5, 14,7, ale powiedzmy, że jest to tam poniżej 15 V, do 15 V. I gdy przekraczamy te 15, no żeby nie zniszczyć sobie akumulatora i nie doprowadzić do opadu masy czynnej w akumulatorze, zmniejszamy sobie prąd ładowania maksymalnie do 5% C. Ale taki prąd zdrowy do ładowania, sprawnie ładujący, ale nie powodujący, że akumulator mocno się grzeje i nie gazuje jakoś specjalnie intensywnie, no już taki jest określony przez nas tutaj kolegów 3,5% pojemności akumulatora i mniej więcej trzeba byłoby się tego trzymać. Ten prąd 5% to zwykle jest prąd, jaki pojawia się w prostowniku dobrze dobranym do pojemności akumulatora, czyli gdy rozpoczniemy ładowanie tym prądem 10%, to gdy napięcie zaczyna przekraczać na 15 V, to ten prąd również zbliża się już do 5% i gdy napięcie na akumulatorze zbliża się mniej więcej do 15,5-16 V, to ten prąd też już spada tutaj w okolice tych 5 czy poniżej 5% pojemności akumulatora. No i dalej ładuje się przez jeszcze 6 do 8 godzin i prąd ładowania zwykle spada jeszcze w okolice tych 3 do 2%. I to powinniśmy sobie również zapamiętać, że
W tym zakresie napięć, gdy przekroczyliśmy już 15 V, ten czas ładowania powinien się zamknąć około 6 do 8 godzin. Jeżeli ustawiliśmy na tym poziomie mniej więcej prąd ładowania. Oczywiście, gdy ten prąd ładowania obniżymy, będziemy się trzymać na przykład od samego początku jakiegoś małego prądu, 1 A, który stanowi na przykład 2% pojemności akumulatora, no to niestety ten czas ładowania się wydłuży. Oczywiście można sobie to wyliczyć, dlatego że ten czas ładowania jest bezpośrednio połączony z pojemnością, jaką wprowadzamy do akumulatora. Czyli bazując na tej tabeli, możemy sobie określić, ile ładunku mamy do władowania do akumulatora. Podzielimy sobie tę ilość ładunku przez prąd ładowania, przemnożymy mniej więcej razy 1,5 i wyjdzie nam wtedy czas, jaki jest nam potrzebny do naładowania w pełni tego akumulatora, co warto zawsze sobie zweryfikować po prostu pomiarem gęstości elektrolitu. No bądź jeżeli nie mamy takiej możliwości, to musimy po prostu taki akumulator zostawić do odstania, no i zmierzyć sobie go na drugi, trzeci dzień, gdy jest już odstany i sprawdzić to, czy akumulator został poprawnie naładowany. I ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, po prostu powtórzyć tę procedurę, ale już myślę, że w jakimś krótszym czasie, może z mniejszym prądem, żeby po prostu doładować ten akumulator do pełna. No i to myślę na dziś byłoby tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to ja myślę, że w komentarzach proszę o jakieś zapytania. Będę to po prostu rozwijał w kolejnych odcinkach, czym jesteście zainteresowani. Bo sposobów ładowania akumulatora i nowych, i starych, i typów akumulatorów no jest już trochę, więc po prostu nie chcę zbyt dużo się tutaj rozgadywać, bo stanie się to po prostu nudne. Myślę, że warto jest rozwinąć te tematy, które Was po prostu interesują. I myślę, że po prostu na tym się następnym razem skupię. No i to tyle. Dzięki, na razie i powodzenia w ładowaniu.